Co jeśli powiem wam, że teraz czas na kontynuację, czyli Pup Killera 5 to sequel do najbardziej śmierdzącego i najbardziej zabójczego Pup Killera, który powraca o innej konstrukcji niż poprzednie. Pozostawia nam to rozgrywkę dużo bardziej dynamiczną. Zobaczmy, co to oznacza. Ciekawa zapowiedź. Czyżby ten Pup Killer był inny niż wszystkie? Jezus Maria. Zaczynamy od pierda, no jest dobrze. Pewne rzeczy się nie zmieniają. Ale muza. Banger. Gdzie idziesz? Do kibla pewnie. O, co jest? A, bo to jest nasze miejsce mordercy, dobra. Jest stół z gównem, jest... Jezu, jak się przygotowuje, ty! Cała animacja startowa, fajnie! Rozwinął się ten pompeczki z gównem w ręku. W ręce, dobrze, dobrze. Ej, jaki wstęp jak do serialu. Widać, że budżet siada. Plakat poszukiwany Pup Killer, nagroda $1 000 000. Crashuje go? No kto by go nie chciał. Dzień dobry. Dubbing! Najlepsze, jakie mogłem znaleźć, okej? Okay? Mnóstwo ugryzień komarów. Mam nadzieję, że ta wiocha ma chociaż jakąś ciepłą wodę. Bardzo dużo wymagasz, Sam. Może przestań narzekać i naciesz się widokiem, który jest piękny. Mi się już podoba. Palenie jakiejś części natury, wiesz? Cały czas palisz? Josh. Nie, brachu. Palę dzień i w nocy. Okej, okay, czyli wyjechaliśmy na jakieś wakacje, tak? Chyba sobie na chillu. Objective, take your suitcase. Dobra. Ty, zupełnie inny vibe ma ten Pup Killer. Zupełnie inny. I w ogóle graficznie jest trochę lepszy. Tak jak te gry mogą być lepsze graficznie. Jakby mam wrażenie, że nieironicznie trochę bardziej się postarali nad tym. No dobra, ja mam to zanieść sobie do góry, tak? Chyba. Położone, dobra. Kurde, te domki, na przykład takie, wiesz, te szałasy drewniane, to jest dopiero vibe'ik, jak się tam ze znajomymi jedzie na wakacje. A pierdziele, to jest coś w tym stylu. Hello? O, wezmę prysznic. Mam wrażenie, że to będzie jedyna dobra rzecz na tym miejscu. Chcesz towarzystwa w kąpieli, Sam? Będzie fajnie. Jesteś idiotą, Josh. Nigdy nie znajdziesz sobie laski w ten sposób. W swoich snach. Idę się myć sama. Jezu, wyglądam tragicznie. Mike! Dobra, mamy zdobyć trochę drewna z git. Jezus Maria. Zjarał się i podrywa jak debil. Czemu ma nie palić? Jest na wakacjach. Whatever, niech sobie robi co chce. Dobra, idziemy z drewno na podpałkę, ta? Tylko skąd mamy je zgarnąć? Co my tu mamy? Watchtower i Dream Lake. Co, kuźwa? Ty żartujesz, że ten Pup Killer jest większy niż... What? Rozbudowali Pup Killera? Podoba mi się to. Ty, potrzebuję klucza do kłódki. Co ty gadasz, że tu będzie można odblokować jakiś level jeszcze? Dobra, nie spodziewałem się, że Pup Killer jakkolwiek będzie czymś więcej niż gównem dosłownie i w przenośni. Resident Evil, znajdujesz kłódkę, ale klucz nieco później. Interdicted? Chainlock, ty. Ten Pup Killer jest ogromny w porównaniu do poprzednich. O, bez kitu jest tu drewno. Firewood, dobra, bierzemy to, Josh. Jazda. Siema, mam drewno. No i git. O co? Niezłe kokosy. Co on robi? Co on się tak czołga pod toaletą? Ja se chleję. O kuźwa. Czemu mamy drzwi otwarte do chaty? Dobrze, że woda była ciepła. Byłoby tragicznie brać zimny prysznic. Godzinę, naprawdę godzinę. Ja chciałem się wysrać, a zajęło ci to godzinę ten prysznic. Obrzydliwe. Musisz tak gadać, Josh? Wyluzujcie, może trochę spokoju. Pewnie, Mike, nie ma sprawy, tylko niech Josh przestanie być idiotą.
I'm gonna take a shit in peace while I smoke my weed. Przepraszam, idę się wysrać w spokoju, jak sobie palę moje ziółko. Siema. No i pewnie nie spuści wody. Pewnie giga package będzie. Sorry about that, girls. He was, Sorry, dziewczyno, on po prostu żartował. You were the one who wanted to bring a mic. Ty go tutaj ściągnąłeś. To był zły pomysł. Tego nie musiałem widzieć, naprawdę. Nie musimy go oglądać ekstra. Ale to jest popkiller, więc musimy. Ale ciśnie, piękna chwila. O kurde, ty. On już jest w środku. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. A jak gdzie? Tutaj, dobra. Idę zajrzeć. Popkillerze, popkillerze. Dalej sra. Cześć. Ty, widać, że rozwinęli popkillera, bo słyszałem dźwięk kloca wpadającego do wody. Plum było. To już faktycznie budżet jest większy, jak nowe dźwięki się pojawiają do srania. I co teraz? A, czuję się o wiele lżejszy. Toaleta zapchana, ale to nie moja wina. Co jest, k***a, Josh? Jak mamy teraz używać toalety? Gówno wpadło przez okno. Dopadł nas. Ty, przed chwilą był w środku, to co on tak straszy? Pierdziele, jakiś frajer robi sobie z nas żarty. To wina tego zjarusa. Za spaczenie całego kibla zapachem gówna. Jesteś strasznie zdenerwowana. Chcesz sobie coś zapalić, żeby się zrelaksować? Dobra, zapomnijmy o tym. Idę spać. Jutro będziemy się cieszyć z wakacji bez kłótni. Zgadzam się z Miją. Idźmy spać, bo podróż była i tak mega męcząca. Idę spać z tobą, Mia. Nie będę siedzieć z Joshem. Relax, princess. Spokojnie, księżniczko, nie atakuję cię, kiedy śpisz. Objective iść do spania, a nie analizujemy tego gówna, które wybiło nam szybę, jakby mamy to gdzieś, tak? Aha. Nie, to nie. Ulala. Idę. I co teraz? Czekaj, czy popkiller wsiadł nam do auta? W sumie muchy latały, to chyba ta. Co jest? Co za krzyk? Brzmiało jak Mia. O cholera. Keep the bathroom clean, don't forget to flush, była kartka. No, widać właśnie, że wyszło. Dobra. Nie ma dziewczyn. A nasz ziomek był, czy nie? Nie. Co się stało, Sam? Gdzie jest Mia? Nie wiem, słyszałem krzyki. Jak się obudziłem, to jej nie było. Wyluzujcie. Pewnie pasza się wysrać w lesie. Ty, kurde, to jest poważna sprawa, Josh, musimy ją znaleźć. Sorry, brachu. Poszukajmy jej. Pokaż, że jesteś prawdziwym facetem, Josh, i cię znajdź. Może dam ci jakąś nagrodę później, co jest? Samantha, co ty mówisz? Wiedziałem, że nie oprzesz się mojemu charmowi, mojemu urokowi. Zostań tutaj sam, a ja i Josh pójdziemy szukać Mii. Dobra. O kuźwa, krew. No to GG. Dobra, obsrany samochód. Auto zostało sabotażowane, no, niezły klocek. Okres ma? Oj, nie wydaje mi się. O, co? Poczekaj, co? Ej, popkiller leci na grubo! Że to nie są zwykłe osrane zwłoki, które do tego nie umarły, tylko zemdlały? Co jest? A skąd wiemy, że to ona? Może to inne zwłoki spalone? Huh. Co się stało? Znaleźliście ją? Ona nie żyje, nie wiem, co się stało. To jest twoja wina, Josh. Zapchałeś kibel 10 kilogramami gówna i teraz popkiller przyszedł nas zajebać. Popkiller? Kto to niby jest? I co moje gówno ma z tym związanego? Tak, Josh, legenda mówi, że jeśli strasz i nie spuścisz wody, to popkiller przychodzi cię zabić. Nosi kibel na głowie i rzuca wielkimi klocami w twarze ludzi. Robisz sobie ze mnie jaja? Paliłeś moje ziele? To prawda, Josh, legenda jest prawdziwa. Moi sąsiedzi Billy i Jamal zostali zabici przez niego. To ich znamy akurat. Tam było tyle gówna w ich apartamencie, że nie dało się tego nawet wyczyścić. Przybył. Uwaga! O nie, słynny rzut. Slow motion. Five. Piąte slow motion. No nie, Samantę! Kurde! Czemu? O nie.
No i ta ładna umarła. Co jest? Od kiedy on ma takie moce? Zabił Sam i teraz... Josh? Nie wiem, stary. Musimy poprosić o pomoc. Tam jest Watchtower. Wieża strażnicza jest. Musimy znaleźć klucz, żeby otworzyć bramę. Musi być gdzieś drugi taki klucz. Szukajmy go. Dobra, znajdź klucz. O pierdziele. Od kiedy Pupkiller ma moce teleportacyjne? Jego moc gówna ostro wyewoluowała. Co jest? The warrior lay in his death throes. He was upside down. The cursed child was staring at the floor. It looked like there was something there. That witch, she would just stand there with her eyes fixed on the window. Wypisane gównem. Poważna sprawa. Cholera. Ty, ale trzeba przyznać, że Pupkiller by się tutaj bardzo się rozwinął. Poważna narracja, voice acting, grafika z wyższą jakością, dłuższa fabuła, obsrana Samantha z rozkraczonymi nogami, nie wiedzieć czemu. No jest potężnie. Ej, Josh, nie mogę znaleźć klucza. Co jest? Co ty p***isz? Co to w ogóle jest za obraz? To jest zagadka! The cursed child staring at the floor! O kurwa, ty! Ha, Pupkiller! Co leci? The witch should just stand there with her eyes fixed on the window. Co ty gadasz? Warrior lay in his death throes. He was upside down. I co teraz? Chyba źle ustawiłem to. Może tak ma być, po prostu. O! Co ty dajesz? Mam klucz. Idźmy do wieży strażniczej. Tam musi być jakieś radio. Lecimy. Nawet mi się podoba teraz ten gameplay. Jest autentycznie nawet git. Tam był Watchtower czy tam? Tam był. Fabuła nabrała tempa. Ty, faktycznie ta nowa... Dobrze zapowiedzieli, że ta odsłona Pupkillera jest inna. To się jasne, to dalej jest gówniana fabuła i tak dalej, ale już czuć tutaj, że... Nie wiem, chcieli coś więcej zrobić niż tylko taką ogierkę. Do pośmiania. Chcieli, żeby tu był jakiś gameplay bardziej. Dobra, jest wieża. Dobra, wbijamy na górę. Czekaj na mnie, Josh. Ja się wezmę na wieżę i zapytam o pomoc. Chcesz, żebym tu został sam? Z tym powaleńcem, który nas goni? Weź tutaj pilnuj, jeśli wróci, idź do góry. Dobra, brachu, tylko żeby ci to nie trwało za długo. Dobra, spoko, pospieszę się, nie ma problemu najmniejszego, ziomek. Teraz tak, safe. Co ty gadasz, że jest safe? What? Skrzynia. Strzelba, shotgun, ale zarobiście, ty. Latara, radio. This should be in a museum. Dobra, czyli radio raczej nie działa, za stare, rozumiem. Nie znam kodu do safe'u. To niedobrze. Pewnie będzie można tu wrócić. Ty, no nie gadaj, że będę mógł normalnie... Co ty dajesz? Ej, gdzie jest... Josh? O, kurwa. Nie zabijaj mnie! Dam ci trochę dobrego ziela. O nie, gówno do nosa prosto. Śmieciu. Haha. Łatwo. Co ja wziąłem? Piler? O, mogę... Kurde, ty... Dobra, mogę przeciąć tam te łańcuchy. Ty, zabiłem Pupkillera. Chyba, że wstanie z martwych. Już mu się zdarzyło kiedyś. Ja zostałem sam. W sumie jedna dziewczyna spalona, druga obsrana, ten zasrany. No, survival horror się zrobił z tego Pupkillera. Resident Pooper. Przetnij, let's go. No nie widzę go, może on faktycznie nie żyje i tyle, wygrałem już. Proszę, pomóżcie mi, no chyba, że tu mieszka Pupkiller, to wtedy mamy przesrane dosłownie i w przenośni. Auto pełne gówna? Musi być zabójcy. Ty, nawet całe, nie no, on jest całe wysmarowane gównem, tylko drzwi, którymi wsiadasz, nie są. Cała chatka pełna gówna, ta, to jest jego domek. O, kartka. I thought I might enjoy my retirement, but these kids can't shit without clogging up a toilet. What they eat, cement? I went back and I will kill them all. Czekaj, to strażnik z tego, z wieży. I dzieciaki go wkurzają. Aha, to jest szef, ten co nam domek wynajął. Jest wkurzony, że zapychamy kibel cały czas. 2726. Zapisał sobie na wszelki wypadek, żeby nie zapomnieć. Pokaż się, szkarado. 6. Jest. Amunicja i klucz do auta. Dobra. Aż mu się dymi, kuźwa. A, to blunt mu się dymi. Myślałem, że gówno mu się dymi. Znaczniki do itemów były jak w rezydencie, bez kitu. A! Mać, spojrzałem się w lewy górny róg na itemy i umarłem. O kurde, on tak teraz będzie wyskakiwał? Dobra. Oho, biegnie. I już nie.
To do mojego, czy nie? Nie. Do jego auta to jest. Łatwo. Uf. Dobra. Już blisko. Zaraz samochód. Wiem, że jeszcze raz wyskoczysz. Czuję to. Albo nie? Oho! Ostateczny fight. Czy to będzie boss? 4 wybory? Przyzwij przyjaciół jako zombie. Przestań nagrywać, co? Zmierz się z zabójcą i użyj mocy pierda. Użyj mocy pierda. Co jest? Na potęgę śmierdzącego pierda. O cholera. Oho. Co jest? Chłop tornado robi. I co, frajerze? Let's go! Fart bending. Pierdonado. I mam jeszcze 3 zakończenia do sprawdzenia. Witam, witam. Znowu się spotykamy. I tym razem przywołuję kumpli jako zombiaków. Powstańcie. Przywołuję martwych znajomych. Wróćcie. Czas na zemstę. Zemsta! Jezus Maria, ten z gównem w oku wstaje, ta z osraną mordą, ta spalona. Co jest? O kurwa! Smacznego, kumple. Ale się uśmiecham ładnie, ale jestem szczęśliwy. S? Zmierzmy się z nim po prostu, a potem zrobimy stop nagrywanie, bo będziemy kończyć nagrywanie. Ty, ta! Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Ty! Ja mogę podnieść item? Ta. Przeładuj. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Oj. Dobrze. O ty, ta walka jest trudna. Nie da się go zabić, to jest bad ending. Aha. Stop recording. Co? Aha. Oh my god. Ej, zajebiste. You better write. This movie is going to be crap. Maybe Pooh Killer 6 is better than this shit. Anyway. Straszny film vibes trochę teraz. Dobra, to nie, to jest zdecydowanie najlepsza część Pupkillera, podobało mi się to.